Na szczycie nad uchwałą, to jest w zasadzie, proszę Państwa, to samo. Ja trochę sobie nie czytam na pole nasze zmagania ci tutaj. Różni się jedną działką drogową, którą inwestor tutaj proponuje do 60% w zakładzie działka. Wszystko jest to samo. Podobnie w komisji, no, zostałem przegłosowany też. Uzasadnienie w całym pozytywne. Przedstawiona koncepcja zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Jesionowej zakończona jest na skalę niebudzące celowanych zastrzeżeń. W sumie serdecznie nie zgadzam. To będą poprawkę złożyć. Proszę bardzo, bo ja zresztą mieć jakieś rozdwojenie jaśnie. Między innymi dlatego proszę. Szanowni Państwo, szanowni Państwo, ja nie wiem, że się uchwały nie ma, więc tym de facto daliśmy pozytywną. Ponieważ nie będzie brana pod uwagę nasza uchwała. Czy ktoś z Państwa jakąś uwagę ma? Proszę pana. Chciałem złożyć poprawkę, zamiast pozytywnie chciałbym zmienić na negatywnie. I wpisać, dopisać oba projekty. To pismo znak, czyli w poprawce musimy dopisać pismo znak, w drugie uchwale dopisujemy jeszcze drugie pismo. I z dwa paragrafy za merytoryczne powinny być także. No chyba tak, dwa paragrafy. Uchwała musi być raz. W ten sposób. Szanowni Państwo, że piszę poprawkę, ja chciałbym Państwu tylko przypomnieć, że cały ten tydzień głosujemy, mieszkańcy głosują nad budżetem partycypacyjnym. I przypomnę szybciutko, w dzielnicy codziennie od 11 do 14 się odbywa głosowanie i jutro, czyli w środę, będzie tu komisja od 18 do 20. Przypominam, że pan Jakub Makowski zastąpił pana Marka. Następnie jutro też od godziny 14 do 17 jest takie głosowanie też, które pan Paweł będzie w komisji Kajpasz. Pan Paweł, pan pamięta. Pan Paweł od 14 do 17 przeszkodzi. Jeśli nie ma, dlatego to było też trudnie ustalone. Potem tak, szanowni państwo, pan Kuba Markowski na Bielanach 26 września od 18 do 20 jest w komisji, przypominam. Pan Paweł Buław wtedy jest od 18 do 20 w Klubie Kultury Wola. Tutaj panowie oboje, prośba do was od razu, żeby, czy pan możesz pojechać w Bielany, czy przywieziesz urnę, czy wolisz ją zaplombować i zostawić na niedzielne głosowanie. Ponieważ urnę można zaplombować, trzeba by opieczętować wtedy. Czy wolałbym ją przywieźć, żeby nie było... Przywieziesz, masz klucze. Natomiast na Bielanach urna ma być zaplombowana, ja to wszystko ustalę z Kubą i z komisją i zostanie u pana dyrektora zarówno i niedzieli do ponownego głosowania. Teraz przegorzała, rozumiem, że się nic nie zmieniło i od 18 do 20, 27 września w piątek pan Krzysztof jest tylko w składzie komisji. Tam będzie na pewno już doświadczony wolontariusz, wytłumaczy jak to robimy, już zapraszam do dzielnicy, to pokażemy jak przeprowadzamy procedurę głosowania. I szanowni państwo, nie mam nikogo chętnego na 28 września w Klubie Kultury Chełm od 10 do 14. Albo całe 4 godziny, albo podzielić się po 2 godziny. Wypadałoby, żeby jakiś radny był. Ja nie ukrywam, że sam jestem praktycznie codziennie tutaj i biorę niedzielę przed kościołem też przez 4 godziny na 4,5. W związku z powyższym, kto w Klubie Kultury Chełm może? Dlatego, że część osób jest zaangażowanych w bieg Panien Zwierzynieckich. To jest ważne, żeby tam pomóc.
Na bieg. Bieg to zaraz. Zależy mi na tym, żeby w klubie kultury HEM był raz w tej komisji. A na biegu, jak pomaga? Kuba, Kuba się zgłasza. Czy Kuba byłby potrzebny bardziej na biegu, czy nie? Puszczamy go do klubu. Bo my też jeszcze spać prawie. Ja mogę później wziąć na przykład urnę i odjeżdżą też do rady dzielnicy, prawda? To jest osobny temat. Ja tylko mogę przyjechać wcześniej, żeby Kuba był na przykład, no nie wiem, przynajmniej 2 godziny do godziny 12. A ty byś był od 12 do 14. Do 14. Może tak być? Czyli od 10 do 12 jest Kuba, a potem od 12 do 14 jest Paweł. Przywieziesz urnę, rozumiem, do dzielnicy razem. I w niedzielę to jest tak, parafia na Wodzie Ustowskiej od 9 do 14 Marzenka jest w składzie komisji. Następnie Kuba znowu od 9 do 14 jest w komisji na wydanach. Mam da dołączyć do niego w jakimś dniu? Zechce? Aha, dobrze. I teraz uwaga, ja rozkładam pawilony tutaj przed kościołem na Salwatorze. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chce też się przyłączyć, pomóc, to może być więcej ludzi. Od 9 do 13.30 będą otwarte, w związku z tym, jeżeli ktoś chce dołączyć do składu komisji, zapraszam. Mam jedno takie pytanie, przy okazji, jak już rozmawiamy o głosowaniu. Co będzie, bo nie ma mechanizmu zabezpieczającego tego wielokrotnego głosowania. Co się stanie w takiej sytuacji? Ja powiem tak. Ten mechanizm nie jest bardzo precyzyjny, on na pewno w dużej mierze bazuje na uczciwości ludzi, zaufaniu do ludzi. No proszę mi dać skończyć, bo to przerywanie nie jest ważne. Jednak mechanizmem jest tak wprowadzony, że codziennie wszystkie listy są skanowane i pracownicy po każdym głosowaniu przez 2 do 3 godzin analizują wszystkie podpisy z danego dnia. Dostają je internetowo. Jeśli wyłapią głosowanie tej samej osoby drugi raz, powstaje tak zwana na drugi dzień rano czarna lista, żeby ta osoba już nie mogła być może trzeci raz. Zobaczymy po pierwszych dniach, czy takie przypadki się będą powtarzały, ile ich będzie. No i będziemy się zastanawiać, jeżeli by na dzień dzisiejszy, wczoraj, dziś, a nie jeden taki przypadek. Zdarzyć się może, zdarzyć się może. Znaczy były pomysły zamieszczania tych zgłosiłeś mi ten pomysł, Proszę Państwa, ostatnia wiadomość co do budżetu partycypacyjnego. W poniedziałek następnego tygodnia, czy za tydzień, od 10 rano tutaj komisyjnie liczymy wszystkie głosy. Jeśli ktoś z Państwa radnych chce być przy tym liczeniu głosów, to też zapraszam, tylko proszę wcześniej na maila dać znać, to będzie, żebyśmy nas nawet 20 osób, nie było czy 30. Chociaż 20 musi się przydać, nie wiadomo. Miejmy nadzieję. Mam jeszcze pytanie. Proszę. Przypadek na dokumentu kultury wola. Proszę zachować żadnych palaczek. No to jest
Wpłynęła poprawka, opiniuje się negatywnie wnioski o ustalenie warunków zawodowych dla zamierzenia inwestycyjnego przebudowa i tak dalej. Dalej wszystko tak jest. I poprawka jest jeszcze w poprawce, są jedne. Wymienimy wszystkie działania. Szanowni Państwo, poprawka zmierzająca do autorstwa pana Andrzeja Kosiaka, że jest jednak opinia negatywna, ale w odniesieniu w tej uchwale do obu budżetów. Czyli Państwo rozumieli. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki autorstwa pana Andrzeja Kosiaka? Proszę, nie wiadomo. To jest poprawką, czyli dopisujemy na mecz. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Szanowni Państwo, poprawka przeszła i teraz głosujemy poprawkę de facto, uchwałę de facto o treści poprawki. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta. Dziękuję. Przechodzimy.